Cześć, drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na rozpakowanie rzut oka na nowości od firmy Zowi. Sprzęt do testów dostarczył sklep Case King, któremu bardzo za to dziękuję. A cóż to dzisiaj będzie? Będzie podkładka pod myszkę GSR oraz będzie myszka, jeden z najnowszych modeli mysz Zowi ZA12. Ceny tych akcesoriów sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Dobrze, więc czas na nasze akcesoria od Zowi. Najpierw zobaczymy sobie podkładkę. Jeśli chodzi o specyfikacje, no ciężko coś dowiedzieć, ponieważ jak widzicie, te opakowania są takie, bardzo bym to nazwał, ekologiczne. Tylko znaczek producenta, model myszki, nie mamy praktycznie żadnych informacji. Może będą w środku, więc zaraz zobaczymy. Natomiast zobaczmy sobie podkładkę. Opakowanie już sugeruje, że jest to podkładka rozmiaru L. Czyli taka naprawdę spora. Dobrze, rozwijamy. Mamy logo Zowi, jak widzicie. Mamy gumowany odwrót, dzięki czemu bardzo dobrze się trzyma. No i luknijcie sobie, naprawdę jest spora. Jeśli chodzi o grubość, to mamy tutaj chyba 3 mm. Jest naprawdę gruba, dobrze przylega do blatu, więc jak na razie same zalety. Widzicie, mamy taki trójwymiarowy jakby wzór na tej podkładce. Czy to będzie kolidowało z sensorami optycznymi lub laserowymi, zobaczymy w testach oczywiście. Za tą podkładkę się biorę już niedługo i dam Wam znać w recenzji. Przetestujemy ją po prostu dokładnie. Tak więc podkładka duża i teraz sama myszka. No jestem ciekaw, czy tutaj będą jakieś szczegóły. Jeśli nie, to trzeba będzie zajrzeć po prostu na stronę producenta. No okej, w środku też nie za wiele. Mamy tutaj jakąś książeczkę, więc sama myszka za chwilkę. Coś to jeszcze mamy. Zobaczcie, dodatkowe ślizgacze, więc bardzo miło. Nie oznacza to oczywiście, że te się szybko zużyją. O, i naklejka odblaskowa. Fajnie. Więc mamy tutaj informacje. Nareszcie DPI 400, 800, 1600, 3200. Jak dla mnie wystarczy. Mamy częstotliwości próbkowania do 1000 Hz. Bardzo fajnie. 5 przycisków. 2-metrowy przewód. Nie potrzeba tutaj sterowników. Tak więc czegoś się już dowiedzieliśmy o tej myszce. Natomiast jaki to jest sensor? Zapewne optyczny, ale sprawdzimy to sobie wszystko dokładnie do recenzji. W recenzji będziecie mieli wyczerpujące informacje o tej myszce. Dobra, tutaj już nic więcej nie mamy, więc zobaczmy samą myszkę Zowi ZA12. Przewód o dziwo bez oplotu. Jak to już w myszkach gamingowych jesteśmy przyzwyczajeni, że ten oplot jest, tutaj nie ma. Za to mamy pozłacany wtyk USB z logo tego producenta. Od spodu mamy zafoliowane, jak widzicie, jeszcze no już nie. Ślizgacze, no cóż, wydają się być naprawdę dobrej jakości. No i zobaczcie, też powierzchnie są naprawdę duże. Mamy tutaj przełącznik, pewnie przełącznik trybów. Soczewka faktycznie wygląda na optyka. Może jest tutaj Avago 3090 lub coś podobnego, sprawdzę to dokładnie dla Was. Jak widzicie, myszka typowo uniwersalna dla osób i lewą ręką grających, i prawą, ponieważ mamy po bokach dokładnie tak samo po 2 przyciski. Tak więc w sumie mamy 4 przyciski po bokach, rolkę, która działa z oporem, też jako przycisk i przyciski główne. Czy mamy przełączniki Omrona? Nie wiem, ale się dowiem dla Was. Myszka wygląda, jak widzicie, na dość prostą, a jednocześnie wydaje się być wygodna. Ma dość wysoki tutaj grzbiet, jest dość długa i wydaje się, że ten chwyt będzie komfortowy. No cóż, pogram trochę, zobaczymy i dam Wam znać w recenzji już niedługo. Pamiętajcie, ceny sprawdźcie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!